Bochanowskiego, który jest organizatorem tego pięknego wydarzenia i Domu Kultury w Zwoleniu, gospodarza Biesiady. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz na 33. Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych Zwoleń 2016. Są z nami znakomici goście, drodzy Państwo, przywitajmy ich serdecznie. Pan Zbigniew Gołąbek, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Pani Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia. Pan Waldemar Urbański, starosta zwoleński. Pan Arkadiusz Sulima, wicestarosta Zwoleńskiego. Pan Włodzimierz Kabów, zastępca burmistrza Zwolenia. Jest z nami również pan Wojciech Szajda, przewodniczący Rady Gminy Z panem radnym sejmiku województwa mazowieckiego przyjechała pani Anna Tomczyk, kierownik filii Biura Straży Radowej. Jest z nami również pani Ewa Kulińska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu. Ewelinka Pawelec z Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Ale również na sali jest pani Teresa Marciniak, dyrektor GOP-u w Chlewiskach. Biesiada ma już swoją tradycję i do naszego miasta, do naszej placówki przyjeżdżają twórcy ludowi z całej ziemi radomskiej, których bardzo serdecznie przywitajmy. W tym roku w jury zasiada pan Adolf Krzemiński, przewodniczący. Regionalista, człowiek znany folklorowi, prawda, oddany, poeta, przedstawiciel delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu. I pan doktor Stefan Rosiński, również w jury w tym roku zasiada pani Joanna Tęcza, instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu. Pani Joanna poprowadzi dzisiejsze przesłuchania, a zespół pani Joanny Gotardowie przygotował przepyszne, mamy nadzieję, potrawy, które Państwo będą degustować podczas dzisiejszego dnia. I żeby jeszcze podsumować tą część, scenografię w całym naszym obiekcie przygotował Michał Tęcza. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego i tym samym nie zwracaliśmy się już do wójtów i burmistrzów o ufundowanie nagród dla swoich twórców, ale chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, którzy wspierali nas w poprzednich edycjach. I proszę, by Państwo zawieźli te podziękowania do swoich władz samorządowych. Podziękujmy też fundatorom tegorocznych nagród, a są nimi Samorząd Województwa Mazowieckiego, pan Zbigniew Kuźniuk, poseł do Europarlamentu, pan Zbigniew Gołąbek, radny sejmiku województwa. Pani Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia. Pan Waldemar Urbański, starosta zwoleński. Wójt gminy Solec. Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia imienia Jana Kochanowskiego. Muzeum Wsi Radomskiej, Forum Młodych Ludowców w Zwoleniu i Dom Kultury w Zwoleniu. Zrobiło się gorąco od braw, ale wszyscy zasługują.
reagują na te patrzała, no i się
Warszawa, a ja mój inwulator, mój synu kochany. Wiesz, że to prawda, bo jak ja cię miałam nić, to przechodziła bez drogę stado baranów. No i ja się tak patrzała, no i tyś taki za to baran. Dobry dzień, mamusiu, dobry dzień. Dobry dzień, mamusiu, dobry dzień. Pożyc mi córeczki na tydzień. Pożyc mi córeczki na tydzień. Pożyczę i na dwa. Pożyczę i na dwa, żeby mnie córeczka nie zbladła. Żeby mnie córeczka nie zbladła. Nie zbladnie, mamusiu, nie zbladnie. Nie zbladnie, mamusiu, nie zbladnie. Będzie się przeglądać w zwierciadle. Będzie się przeglądać w zwierciadle. Od lustra do lustra chodziła. Od lustra do lustra chodziła. Nie tako córeczka jak była. Nie tako córeczka jak była. Pierw była jak róża w ogrodzie. Pierw była jak róża w ogrodzie. A teraz jak listek na wodzie. A teraz jak listek na wodzie. Coś piła, córuniu, coś jadła. Coś piła, córuniu, coś jadła. Że ci się tak buzia pobladła. Że ci się tak buzia pobladła. Nie córeczek, co poranecek, żeby nie płakała. A kumrzemy, Jasiu, szeroką stęgę. Będę się ściskać, będę się szurować i cinką będę. A żebym ją wiedział, że to prawda jest, poczułbym kunia, pojechał do Insy i do Ładnicy. Poczułbym kunia, pojechał do Insy i do Ładnicy. I pojechał Jasio pod zielony gaj. Do ciebie, Marysiu, na docie wróciłem, bo my było zol. Do ciebie, Marysiu, na docie wróciłem, bo mu było zol. O, witoj, ze witoj, mój Jasinecku. A gdzie żeś ty chodził, a gdzie żeś ty jeździł za paninecką? A chodził, o jeździł, co nie wiem kiedy. Do ciebie, Marysiu, na docie wróciłem i będę zawdy. Do ciebie, Marysiu, na docie wróciłem i będę zawdy. Brawo! Brawo. Odprowadź mnie, Maniu, odprowadź mnie, Maniu, bo cię to nie minie. Odprowadź mnie, Maniu, odprowadź mnie, Maniu, bo cię to nie minie. Odprowadziła go za te góry miłe. Stój, 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 Maniusiu, stój, 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 Maniusiu, teraz cię zabiję. Postrzelony, pokrwawiony, chorągiewkę ma czerwono, z konia kipi pot. Stanął u brzega, krew mu ubiega, a tam trąbią
rozpędzają, on tu stoi sam. A tam trąbią, a tam grają, wroga biją, rozpędzają, on tu stoi sam. Głodem ściśniony, jazdą znudzony, język spragniony usycha, do ojczyzny ciężko wzdycha, a Boże, Boże. Język spragniony usycha, do ojczyzny ciężko wzdycha, ach Boże, Boże. Miły Boże, dla mnie ułożę, pień poduszką, mech pościelą, a tam sieką trupy ścielą, trzeba żegnać świat. Pień poduszką, mech pościelą, a tam sieką trupy ścielą, trzeba żegnać świat. Spać konia wezna, na kaliny krzak, a kalina jak matula, swoje listki go otula, śmiertelne łoże. A kalina jak matula, swoje listki go otula, śmiertelne łoże. Oj, za panem, za panem.
Każą się przed ustajęce, ukazując ranny panience. Widzek nas tak pokusął, jeszcze się z nas natrząsął. Oj, nad nami, widzek nas tak pokusął, jeszcze się z nas natrząsął. Oj, nad nami, na pastuszku ty skarżyły, że długo w szopie bawili, albo my niebożęta, a i nasze jagnięta. Oj, giniemy, giniemy, albo my niebożęta, a i nasze jagnięta. Oj, giniemy, giniemy, prosimy Państwo łaskawe, wejrzyjcie sami w tę sprawę, no bo krzywdę cierpimy, a wy cię też bolimy. Oj, na pole, no bo krzywdę cierpimy, a wy cię też bolimy. Oj, na pole. Przed Państwem wystąpiła dziecięca grupa folklorystyczna działająca przy Domu Kultury pod kierunkiem Joanny Tęczy, instruktora folkloru, a przygrywał na skrzypkach pan Tadeusz Sałbut.
zespół, dziecięcy zespół folklorystyczny kultywuje tradycje zespołu Gotardowie. Duże brawa, poproszę. Szanowni Państwo, rozpoczynamy ostatnią część tego wspaniałego, unikatowego wydarzenia, jakim jest Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu. Część wręczenia nagród. W dzisiejszych przesłuchaniach uczestniczyło 62 osoby i 9 dzieci. Twórcy ludowi zaprezentowali się w 4 kategoriach, a przysłuchiwało się im jury w składzie. Pan Adolf Krzemiński, regionalista. Pan dr Stefan Rosiński, etnograf. I pani Joanna Tęcza, instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu. Oddaję głos przewodniczącemu jury, panu Adolfowi Krzemińskiemu. To jest ostatnia impreza o tej randze wojewódzkiej. Na festiwalu w Kazimierzu 7 nagród, w tym 2 główne paszty Ziemia Radomska zdobyła. Zespół Korzenie, z panem doktorem byliśmy w piątek, sobotę, niedzielę, w finale 12 najlepszych zespołów w kraju. W eliminacjach brało udział ponad 60 zespołów. 3 pary taneczne z zespołu Zakukała Kukułecka, niestety w tym samym czasie, więc nie mogliśmy być, ale byliśmy na próbie. Zdobyła 3 nagrody, 3 pary taneczne, wyróżnienie, drugą, no i główną nagrodę. Pan Piejak Stanisław i pani Barbara Kietlińska. Pokażcie się chociaż. Brawo dla państwa. O, pan Piejak. Później tu zaprezentują się, mam nadzieję. Tradycyjnie już dziękuję się organizatorom. Ja chciałem podziękować w imieniu Towarzystwa Kultury Teatralnej, które od początku jest związane z obrzędowością, panu prezesowi Wacławowi Kusiowi. Panie Wacławie, za te lata wspólnie spędzone dla folkloru od początku życzymy panu dużo, dużo zdrowia i wspieranie szczególnie tych najmłodszych uczestników. Proszę państwa, folklor, tradycja, patriotyzm, kultura w sumie. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczyniają się do organizacji i zachęcają szczególnie młodzież, ażeby to, co było dawniej, a było dobre, niech dalej będzie wspierane przez najmłodszych. Dom Kultury w Zwoleniu już po raz 33 jest organizatorem tych tradycyjnych, chyba jedynym w województwie, tych biesiad poetów ludowych i śpiewaków. Cieszymy się. Ja jestem zadowolony, bo od początku już jako Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia jesteśmy współorganizatorami lub organizatorami głównymi tych uroczystości, tych imprez. Chciałbym podziękować władzom wojewódzkim, pan marszałkowi, wszystkim władzom wojewódzkim, na ręce pani Pacholczak, władzom miejskim, administracyjnym i powiatowym. Panu widzę staroście, widzę, bo tak nie bardzo, że widzę panu staroście, pani burmistrz, no nieodrzącej zawsze, która nas wspomaga. Pani dyrektor Muzeum Śródmieścia, pani Aldonie Jaroszek. Dziękuję wszystkim, szczególnie dziękuję młodzieży, że zechciała się zaprezentować. Oby tak dalej, oby w przyszłość z taką młodzieżą. A zaczęliśmy tak samo pierwsze też od młodzieży, a to było u pani Krystyny z Łaguszowa. Teraz Zwoleń dominuje, przypuszczam, że i samorządowcy, wójtowie czy inni działający, prowadzący się kulturą na terenie wiejskim przyczynią się do tego, ażeby w przyszłości też więcej startowało młodzieży w podobnych tego typu koszulach. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Towarzystwa Kultury Teatralnej serdecznie podziękować pani burmistrz. Bardzo proszę na scenę. Bogusławie Jaworskiej. Te 5 lat minione to były szczególnie trudne i dzięki pani między innymi udało się uratować ten przedmiot. Serdecznie dziękuję.
A w organizacji od początku oczywiście zmieniali się dyrektorzy, ale od wielu, wielu już lat pani dyrektor Natalia Anna Wieczerzyńska. Pani Aniu, dla pani dziękujemy, a pani podziękuje później pracownikom za znakomite zorganizowanie tej wieśni. Pani Joanna Tęczyk. Joanna Tęczyk. Proszę ją poprosić, a ja już zapraszam panią burmistrz o, nie wiem czy pani przewodnicząca zechce parę słów powiedzieć, zapraszam panie, pan starosta, a pani Joasiu, dziękuję serdecznie za wszystko. Oby dalej miesiące trwały w Zwoleniu i tak pięknie przebiegały jak dziś. Dziękujemy państwu, że warto wspierać kulturę, to wiemy. Ja w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję za deklarację ze strony pani przewodniczącej. Wiemy, że samorząd województwa jest przychylny, ale chcę powiedzieć, że włodarze naszej ziemi radomskiej również kochają kulturę, bo były lata, kiedy my to rozumiemy, a ten budżet nie był zbyt bogaty i musieliśmy sobie radzić sami i nie wychodziło źle, więc również z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom, którzy całym sercem również tą kulturę wspierają. A po wysłuchaniu pani przed chwilą, która recytowała wiersz napisany od tutaj, dzisiaj, to chcę powiedzieć, że ta wena naszego mistrza Jana Kochanowskiego jednak robi swoje i działa, tak, jak to pani podpowiada, i działa. Życzę wszystkiego dobrego i myślę, że kolejne lata również będą tak owocne jak dzisiejszy rok, który dla kultury, jak pan Adolf powiedział, w tym roku był bardzo łaskawy. Życzę, aby takich lat było jak najwięcej. Pogratulować wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym w imieniu własnym, jak również nieobecnego pana starosty Waldemara Urbańskiego. Powiem tak, my jako powiat może mamy troszeczkę mniejsze możliwości finansowe niż gminy, ale w miarę naszych możliwości tą kulturę oczywiście wspieramy jak możemy i pewnie większość z państwa wie, że jeśli do nas się zgłaszacie jakąś pomoc, to może staramy się pomóc i te imprezy wszystkie kulturalne wspierać. Ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem tego dzisiejszego dnia, tej biesiady i tak szczerze powiem, że tak z roku na rok to tak trochę na nią czekam. Bo te wasze występy, te prezentacje, te gawędy są takie niezapomniane i niesamowite. Czasami są bardzo wesołe, czasami są trochę inne, prawda? Ale zawsze ten przekrój tych prezentacji jest bardzo duży. Dlatego miło tutaj się do państwa przychodzi, miło się spędza ten czas. I z tego miejsca chciałbym również podziękować organizatorom. Szczególnie dziękuję Domowi Kultury za duży wkład pracy na ręce pani dyrektor, ale również wszystkim pracownikom, tym, którzy do tego się przyczyniają. Dziękuję panu Adolfowi. Myślę, że w tym roku spotyka go takie wyróżnienie za przyczyną tutaj i pracą pani burmistrz, bo wiem, że składała wniosek, wiem, że ten wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, także panie Adolfie gratuluję, a zarazem dziękuję tej pracy. Tej pracy na rzecz gminy Zwoleń, powiatu zwoleńskiego i całego tego naszego środowiska. Chcę również serdecznie podziękować pani Joannie Tęczy. Wiem, że tutaj prawie całą noc pracowała, żeby to wszystko dzisiaj nam tak dobrze smakowało na tym śniadaniu. Wiem to od pani dyrektor, że dość długo jej zeszło się z tym, ale pomimo to, że dzisiaj musiała pracować w jury, to jednak ten swój czas poświęciła po to, żebyśmy tutaj wszyscy dzisiaj byli zadowoleni i dobrze się bawili. No i cóż, pewnie z niecierpliwością będę czekał za rok kolejnej wysiady. Myślę, że się spotkamy w podobnym gronie, może nieco w innym. Cieszę się również z młodzieży, że ta młodzież pojawia się. Chociaż tak z panią burmistrz, żeśmy troszeczkę rozmawiali podczas tych wystąpień, że jest ich niewiele, ale są i myślę, że tą kulturę powoli będą przyjmować i ją dalej kultywować. Dziękuję państwu i życzę wszystkiego dobrego. Drodzy państwo,
wszyscy, takie piękne są te podziękowania i takie piękne słowa skierowane tu dla nas, organizatorów. Ja chciałabym dopełnić je tak ze swojej strony, od strony mojego serca i tutaj nas, organizatorów. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować jurorom, panu Adolfowi Krzemińskiemu szczególnie tutaj. Duże brawa się należą. Pan Adolf zawsze nas wspiera i bardzo dużo jego działań na rzecz naszej lokalnej społeczności rozwija się i zwiększa i kultywuje tu przede wszystkim folklor, ale i nie tylko, i poezję, i wiele, wiele takich wydarzeń, w których czynnie bierze udział w naszym mieście się odbywa. Dziękuję również panu doktorowi. Tak, tak. Przepraszam. Panie Adolfie, dziękuję. Dziękuję również panu doktorowi Rosińskiemu za wszystkie edycje, za tą dzisiejszą i za wszystkie poprzednie edycje udziału w jury w tym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest Biesiada. I pani Joasi Tęczy również. Pan wicestarosta nawiązał do pracy do późnych godzin nocnych pani Joanny Tęczy, bo wczoraj o godzinie w pół do pierwszej w nocy dzwonią do mnie z monitoringu konsalnetu, że było zgłoszenie, włączył się alarm. Ale czy pani wie, że w budynku jest pani Joanna Tęcza? Ja mówię, że tak, wiem. A czy pani wie, że lepi pierogi na jutrzejszą imprezę? Ja mówię, tak, wiem. Ja dziękuję ślicznie wszystkim twórcom, wszystkim państwu, wszystkim naszym gościom, którzy tu z nami byli w przeciągu całego dzisiejszego dnia.